Pruszkowie w sobotę 1 kwietnia odbył się finał Mazowieckiej Ligi Karate Tradycyjnego. Na macie w Międzyszkolnym Ośrodku Sportowym przy Gomulińskiego stanęli młodzicy, kadeci oraz juniorzy. W każdej grupie wiekowej startowało po 6 zawodników, którzy zakwalifikowali się do finału w turnieju eliminacyjnym rozgrywanym na początku roku. Łącznie w finale ligi wzięło udział 67 młodych sportowców. Zawody ligowe są tak skonstruowane, że dzieci startują w konkurencji i kata, i kumite. Jest to taka specjalna formuła, że zawodnicy mierzą się w konkurencji technicznej, ale również w formie sparingu, w formie walki. I w obydwu tych konkurencjach z każdym przeciwnikiem, każdy z każdym, więc jest to dość ciekawe, bo wiadomo, no jeden jest lepszy w kata, inny jest lepszy w kumite, więc te punkty cały czas się ważą, z turnieju na turniej sytuacja na mapie tych punktujących zawodników się zmienia, do ostatniej chwili nie wiadomo, kto w lidze zwycięży. Dobre wyniki w tych zawodach na miejscach 1-4 to przede wszystkim otwarte drzwi do kadry Mazowsza. Oprócz tego młodzi karatecy mogą liczyć na dofinansowanie szkoleń oraz obozów wyjazdowych. Z turnieju na turniej widać jest ewidentnie postęp i to, że zawodnicy wdrażają się powoli w ten okres startowy, bo jesteśmy na progu tych najważniejszych imprez krajowych i za chwilę też międzynarodowych, więc poziom tego turnieju jest naprawdę wysoki. Jeżeli chodzi o naszych zawodników, no plasują się na miejscach 1-4, więc myślę, że to jest bardzo dobry prognostyk przed startem za chwilę w eliminacjach do Pucharu Polski Dzieci, czy Mistrzostw Polski, które mamy za chwileczkę w Lublinie, czy później, no mam nadzieję, po Mistrzostwach Polski również do kadry narodowej i startu w Mistrzostwach Europy, które w tym roku jesienią odbędą się w Rimini. Pruszków już nie pierwszy raz jest gospodarzem finału Mazowieckiej Ligi Karate Tradycyjnego. Działający tutaj Karate Klub Pruszków jest znaczącym ośrodkiem na mapie Mazowsza w świecie tej dyscypliny. Staramy się organizować to karateckie życie na Mazowszu, ponieważ systematycznie ćwiczy w naszym klubie bardzo dużo zawodników. Mamy w tej chwili bardzo silną reprezentację juniorską. Nasz klub wygrał rywalizację juniorów w zeszłym roku w Polsce za 2022 rok, więc ten potencjał w naszym klubie jest ogromny. Staramy się też, no, żeby nas było widać w takich organizacyjnych akcjach również. Najbliższe zawody, w których zmierzą się zawodnicy tutejszego klubu, to Mistrzostwa Województwa, które odbędą się na początku maja. Warto zaznaczyć, że podobnie jak finał Ligi Mazowieckiej, odbędą się w Pruszkowie. Można liczyć na wysoki poziom widowiska sportowego. Zaprezentuje się tutaj około 400 zawodników we wszystkich grupach wiekowych. Starsze roczniki powalczą o eliminację do Mistrzostw Polski. Pozostaje zaprosić do kibicowania, prawdopodobnie na pruszkowskiej hali Znicz.